Mamy duży problem. Gen Z jest najsłabszą generacją na tej planecie, jednocześnie obarczona największą odpowiedzialnością. Kłopoty z mieszkaniem, pracą, zdrowiem psychicznym, relacjami to tylko początek listy. Pytanie brzmi, czyja to wina? Wina braku świadomości. A świadomość jest równoznaczna wiedzy. To ma swój początek w dzieciństwie. Ponad 1/4 dzieci w Polsce wychowuje się bez ojca. To jeden z największych współczynników w Europie. Badania w tym zakresie są jasne. Brak męskiej ręki powoduje nieodwracalne zmiany w mózgu. Analiza redagowana przez Michaela Elamba wskazała, że ich brak jest skorelowany z problemami emocjonalnymi dziecka w przyszłości. Oprócz tego, nieobecność taty ma długotrwały wpływ na zdolność człowieka do nawiązywania zdrowych relacji. I będziemy zbierać tego coraz większe żniwa, bo skoro 25% pokolenia nie ma z nimi kontaktu, będzie tworzyć coraz więcej toksycznych relacji. A to oznacza wzrost rozwodów i izolowanie juniora od jednego z rodziców. Jednak skupmy się na tym, co jest teraz. Dlaczego Gen Z nie potrafi tworzyć zdrowych relacji? Powodów jest mnóstwo, ale główne skrzypce odgrywa tu ciągłe porównywanie się z innymi. Kiedy ciągle żyjesz w iluzji, twierdząc, że u sąsiada trawa jest bardziej zielona, w końcu wpadasz w niezadowolenie. Umówmy się, każda z tych rzeczy siedzi w twojej głowie. Posłużę się tutaj cytatem mojego dobrego kolegi Epikteta. Nigdy nie musisz przegrać, pod warunkiem, że będziesz trzymać się z daleka od zadań, w których nie możesz kontrolować wyniku. Uważaj, gdy widzisz kogoś, kto radzi sobie dobrze na zewnątrz, dobrze prosperuje, jest potężny lub po prostu ogólnie lubiany. Nie daj się zwieść pozorom, decydując, że jest on szczęśliwy. Jeśli prawdziwe dobro dotyczy tylko tego, na co mamy wpływ, zazdrość nie ma żadnego sensu. Nie musisz być zdesperowany, aby być kimś ważnym. Możesz po prostu chcieć być wolną osobą. A jedynym sposobem, aby to zrobić, jest zaprzestanie prób kontrolowania tego, czego nie możesz kontrolować. Ostatnio trafiłem na badanie przeprowadzone przez Fundację XTB, gdzie młodzi ludzie mieli określić swoje marzenia, które chcieliby zrealizować, a na które nie pozwala im sytuacja finansowa. I na pierwszym miejscu znalazły się podróże. Wielu się ze mną nie zgodzi, ale uważam, że to iluzja. Co mam na myśli? Młodzi influencerzy, szczególnie którzy emanują swoim bogactwem, uwielbiają nagrywać filmiki z drogich destynacji. Następstwem tego jest to, że tworzysz w swojej głowie obraz, jakoby lot w dane miejsce rozwiązał wszystkie problemy, które posiadasz. Pobudka. Prawdziwy spokój pojawia się wtedy, gdy rozwiązujesz tę łamigłówkę w środku. Codziennie na nowo. Żeby nie było, ja nie mam nic do podróży. One rozwijają, tylko że mądrych, którzy rzeczywiście są ciekawi świata. Sam Seneca mówił, że to, od czego uciekasz, jest z tobą cały czas. Dlatego powinniśmy zrozumieć, że to, z czym się zmagamy, nie jest winą miejsc, ale nas samych. I chciałbym, żebyś zadał sobie to pytanie. Czy to, czego chcę od życia, jest moją własną potrzebą, czy potrzebą wykreowaną przez ego? Miej na uwadze, że ego uwielbia karmić się opiniami innych. Kocha, gdy inni ludzie je chwalą, tym bardziej, jeżeli samo ma niskie poczucie własnej wartości. Polecę ci prostą rzecz, którą możesz wykorzystać z samego rana. Nastawiasz stoper i przez 10 minut nie myślisz o niczym, tylko skupiasz się na oddechu. Po tych 10 minutach, przez 5 minut kontemplujesz nad swoim życiem, zadając sobie wyżej wymienione pytanie. Robisz to bez żadnych bodźców w pobliżu. Zależy nam na tym, by rozkminić prawdziwą odpowiedź znajdującą się w umyśle, a nie tą wykreowaną przez obecne pragnienia. Możesz zapytać, jaki to ma związek z relacjami? Bardzo duży. I sądzę, że kobiety oraz mężczyźni mierzą się z czymś zupełnie innym. Chłopaki w naszym wieku mają duże braki, jeżeli chodzi o komunikację. A z czego ona wynika? Z niskiej samooceny. Żyją z przekonaniem, że są niewystarczający. A jeżeli rozpoczynasz każdą rozmowę z pozycji braku, stajesz się przymilaczem. Prawda jest taka, że nikt ich nie lubi, bo są nieszczerzy. Mogą się prężyć, udawać groźnych, ale kobiety wyczuwają ich słabość na kilometr. Nawet istnieje taka moda, żeby chodzić w przyciemnianych okularach, udawać alfę, no ale umówmy się, to zwykła pozerka. Jeżeli ubierasz się dla drugiej strony, a nie dla siebie, od razu startujesz z uniżonej pozycji. Jeżeli kupujesz auto, żeby się komuś przypodobać, na 100% przegrasz. Moim zdaniem mężczyzna, który jest atrakcyjny, robi co chce i kiedykolwiek ma na to ochotę. Ja nie mówię o głupotach, które niszczą zdrowie, ale o tym, że niezależnie od obowiązującego społecznie paradygmatu, ty grasz do własnych zasad. No i tutaj tworzy się dysonans, bo naprzeciw temu wychodzi obraz idealnego mężczyzny w mediach społecznościowych, połączony z komentarzami od miłych facetów, przez co kobiety zaczynają mieć większe wymagania niż dotychczas. Powiem ci szczerze, ja się wcale im nie dziwię. Dlaczego dziewczyna ma chcieć stworzyć relację z kimś, kto jest słaby mentalnie, a co za tym idzie, nie zapewni jej żadnego bezpieczeństwa? Woli poczekać, aż trafi się ten, który będzie posiadał wymagane przez nią cechy.
Być może on nie nadejdzie, ale szczerze wolałbym być samotny niż mieć w domu kogoś, kto wymaga stałej opieki psychologicznej. I wbrew obiegowej opinii sądzę, że jest wiele kobiet gotowych stworzyć z tobą dobrą relację, jeżeli tylko pozbędziesz się pewnych blokad w głowie. A jedną z tych blokad jest to, że musisz być niezwykle bogaty, mieć 5 mieszkań na wynajem i płacić za każdą randkę. Niektórzy mężczyźni ze sfery pilowej a priori narzucają ci, że inaczej będziesz odrzucony. To kolejny mur, który tworzysz. Następną rzeczą a propos relacji jest to, że Gen Z za wolno mówi nie. Na pomoc w wytłumaczeniu przychodzi mi tutaj Seneca. Nikt nie oddałby nawet centymetra swojego majątku, a najmniejszy spór z sąsiadem może oznaczać ogromne koszty. Mimo to łatwo pozwalamy innym wkraczać w nasze życie. Co gorsza, często torujemy drogę tym, którzy je przejmą. Nikt nie rozdaje pieniędzy przechodniom, ale ilu z nas odda swoje życie? Ograniczamy się do majątku i pieniędzy, a jednocześnie zbyt mało myślimy o marnowaniu czasu. A to jedyna rzecz, w której wszyscy powinniśmy być największymi skąpcami. I widzisz, kiedy wchodzisz w relację, jakaś osoba zaczyna wykazywać toksyczne cechy, to zamiast ją zmieniać, powinieneś się z nią żegnać. Mnie tego nauczył biznes i ludzie, z którymi miałem przyjemność współpracować. Oni nie mają żadnych skrupułów, żeby ci odmówić, bo znają wartość czasu. A nieumiejętność mówienia nie bardzo często wynika z tego, że nie nadajesz odpowiedniej wartości temu, co robisz. Gdybyś naprawdę w siebie wierzył, to toksyczne jednostki nie miałyby czego u ciebie szukać. Gdyż wypadałyby ze sztafety przez dyskwalifikację. Ja wiem, co robię, ilu ludzi wyciągnąłem z depresji, alkoholizmu, beznadziejnych związków i przez to nie mam zamiaru taplać się w bagnie. W związku z tym moje pytanie brzmi, czy to samo możesz powiedzieć o sobie? Czy tak ufasz temu, co robisz, że zawsze będziesz odmawiał tym, którzy próbują cię przyciągnąć na stronę piekła? Nie przejmuj się wrażeniami innych ludzi na twój temat. Są oszołomieni i zwiedzeni pozorami. Trzymaj się swojego celu. Tylko to wzmocni twoją wolę i nada twojemu życiu spójność. Następny temat to izolacja społeczna. Według badania przeprowadzonego przez Viveka Murphy'ego wynikiem samotności jest znaczące pogorszenie jakości życia wśród młodych ludzi, z czym zmaga się nawet 1 na 5 dzieci oraz młodzieży w wieku od 3 do 17 lat w Stanach Zjednoczonych. Zwrócił w nim uwagę na fakt, że wiele problemów zdrowia psychicznego pojawia się we wczesnym życiu, a średnie opóźnienie między pojawieniem się objawów a leczeniem wynosi aż 11 lat. Żeby podejść do tego zagadnienia w odpowiedni sposób, musimy znaleźć jego źródło. I moim zdaniem jest to nadużywanie mediów społecznościowych, a w szczególności TikToka. Ktoś może mi zarzucić, że demonizuję, ale związek korelacyjny, który zaraz przedstawię, powinien dać ci do myślenia. W analizie przeprowadzonej przez Yao Quina oraz jego kolegów przyglądnięto się młodym ludziom w Chinach przeglądających TikToka i w jaki sposób oddziałuje to na ich zachowanie. Kluczowym odkryciem jest to, że TikTok dzięki swoim zaawansowanym algorytmom tworzy rodzaj spirali rozrywki, która może doprowadzić do uzależnienia. Użytkownicy, zwłaszcza nastolatki oraz młodzi dorośli, są szczególnie na nie podatni ze względu na krótki czas skupienia uwagi oraz łatwość, z jaką angażują się w różnorodne krótkie treści wideo. Badanie to wykorzystało model bodziec, organizm, reakcja. I widzisz, wnioski z badania podkreślają, że TikTok ma unikalny wpływ na zachowanie użytkowników, różniących się od innych platform mediów społecznościowych ze względu na swoje unikalne cechy techniczne oraz sposób, w jaki konsument wchodzi w interakcję z treściami. Więc jeżeli młody człowiek bez przerwy przegląda tę platformę, dosłownie się ogłupia. Tak samo naukowcy z National Institute of Health doszli do wniosku, że przesiadywanie ponad 7 godzin przed telefonem powoduje zmiany w strukturach mózgu u juniorów. No ale jak to się ma do samotności? Ano także intensywne korzystanie z pewnych aplikacji wpływa na rozwój obszarów mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie emocji. To prowadzi do trudności w nawiązywaniu, a następnie utrzymywaniu zdrowych relacji rówieśniczych. Oprócz tego tworzymy nierealistyczny obraz rzeczywistości oparty na trendach, a nie tym, co rzeczywiście doświadczamy. Jeżeli widzisz, że ktoś mówi, kobiety to kochają, a ty tego nie masz i taka rolka ma 100 tysięcy polubień, wydaje ci się, że to jest coś, co należy brać pod uwagę. A to najczęściej bzdura, z którą zgadza się 0,0002% społeczeństwa. Jednak twój mózg koduje, że ta informacja ma social proof, przez co woli się nie wychylać i siedzieć w cieplutkim smrodku, zamiast poczuć smak orzeźwiającego chłodku. Zawsze powtarzam, że to dżungla ma do zaoferowania najlepsze skarby, ale tylko nieliczni mają odwagę, by do niej zajrzeć. Bo wmówili ci, że jest w niej coś, co cię zje, ale jedyne, co cię pożera, to własna interpretacja danych sytuacji, podgrzewana opiniami innych, których zdanie nie ma żadnego znaczenia, bo sami zazwyczaj nie radzą sobie z tym, co dzieje się w środku. Seneca mówi tak.
Cóż bowiem stoi na przeszkodzie, aby powiedzieć, że dobre życie polega na posiadaniu umysłu wolnego, nieustraszonego i niezachwianego, umysłu umieszczonego poza zasięgiem strachu, poza zasięgiem pragnień, który cnotę uważa za jedyne dobro, a wszystko inne jest tylko bezwartościową masą rzeczy, które przychodzą i odchodzą, nie zwiększając ani nie umniejszając najwyższemu dobru. Człowiekowi tak ugruntowanemu musi, czy tego chce, czy nie, towarzyszyć ciągła pogoda ducha, która jest głęboka i wypływa z głębin. Ponieważ znajduje upodobanie w swoich własnych możliwościach i nie pragnie radości większej niż radości wewnętrzne. Możesz zapytać, a co ty nie masz TikToka na telefonie? Nie i już nigdy nie będę miał. Jeżeli cokolwiek wrzucam, a robię to stosunkowo rzadko, publikuję rolki z pozycji komputera. W momencie, gdy wiem, że coś mi szkodzi, to po prostu z tego rezygnuję. A jeżeli lubisz się oszukiwać, że to na ciebie nie wpływa, w porządku. Jeżeli sądzisz, że nie ma co przesadzać, okej. Ale później nie zwalaj winy na zewnętrzne czynniki, bo to ty doprowadzasz siebie do złego stanu. Powiedz mi, jak chcesz odnaleźć sens życia w warunkach ciągłego hałasu? Jak chcesz doświadczać, kiedy nawet nie możesz skoncentrować się na wydarzeniu, bo twoje myśli krążą wokół bzdur? Jak chcesz mieć spokojny umysł, skoro emocjonalnie angażujesz się w istnienie jednostek, które mają cię gdzieś? Ostatnio pod jedną z rolek na temat alko ktoś napisał: za każdym takim zaburzeniem stoi trauma. No nie do końca się z tym zgodzę. Obecnie etanol stał się częścią kultury, pity przez celebrytów, promowany jako idealny sposób na spędzanie czasu. A skoro widzisz, że twój ulubiony raper konsumuje go na teledysku, chcesz się do niego upodobnić. I najbardziej podatny na to jest Gen Z. Ja zdecydowałem się na całkowitą abstynencję ze względu na to, że to buduje moją pewność siebie oraz samodyscyplinę. Jeżeli wiem, że coś sobie obiecałem i dotrzymuję słowa, będę mógł na siebie liczyć, gdy pojawi się problem. Pomijam kwestie zdrowotne, bo oczywistym jest, że to neurotoksyna. Ale tu chodzi o pewien wzorzec mentalny, który przekłada się na inne aspekty mojego życia. Są osoby, które krytykują etanol, ale gdy pojawi się okazja, mimo wszystko po niego sięgają. Nie oceniam tego. Ale wiem, że gdybym ja postępował w ten sposób, straciłbym do siebie zaufanie i mentalnie powróciłbym do czasu tarzania się po podłodze. Widzisz, Gen Z jest bardziej narażony na uzależnienia ze względu na to, że statystycznie ma bardziej rozregulowany system dopaminergiczny. A co za tym idzie, nasze organizmy nie są tak podatne na bodziec, co prowadzi do holistycznego przedawkowywania życia. Innymi słowy, mózg wymaga coraz silniejszych bodźców, aby osiągnąć ten sam poziom satysfakcji. Czyli jednym słowem, potrzebujesz więcej. Co jest tego konsekwencją? Świetnie opisał Epiktet. Zdolność pożądania rzekomo ma na celu zabezpieczenie tego, czego chcesz. Ale jeśli zawiedziesz swoje pragnienia, staniesz się nieszczęśliwy. Jeśli doświadczysz tego, czego wolałbyś uniknąć, poczujesz smutek. Jeśli chodzi o pożądanie, wstrzymaj je na razie całkowicie. Ponieważ jeśli pragniesz czegoś, na co nie masz wpływu, na pewno się rozczarujesz. A nawet rzeczy, na które mamy wpływ, a które w innych okolicznościach zasługiwałyby na nasze pragnienie, nie są jeszcze w naszej mocy, aby je osiągnąć. Ogranicz się do wyboru oraz odmowy i ćwicz je ostrożnie, zachowując dyscyplinę połączoną z dystansem. Powiedz mi szczerze, co jest takiego fajnego w substancjach psychoaktywnych, pomijając kawę, która ma właściwości zdrowotne? Czujesz się błogo, masz więcej motywacji, możesz zagadywać ludzi na ulicy, czego nigdy nie zrobiłbyś na trzeźwo. Ale tak między nami, uważasz, że nie da się tego osiągnąć na czysto? Skoro da się, to czemu tego nie robisz? Bo nie jesteś głodny życia. Wszakże głód wynika z braku oraz ciszy, a nie z dostatku oraz hałasu. Jeżeli urodziłeś się w miejscu, gdzie nie dostajesz wszystkiego na tacy, to twoje błogosławieństwo, a nie udręka. Nie mówię o skrajnościach, bo oczywistym jest to, że jak ktoś był zaniedbywany, etanol lał się strumieniami, to do dziś pewnie musi się mierzyć z demonami przeszłości. Ale wspominam o takiej rodzinie, gdzie dali ci jedzenie, dom, a resztę miałeś zapewnić sobie sam. Stary, stara, nie mogłeś lepiej trafić. Widzisz, żyjemy w pewnych bańkach, gdzie wydaje nam się, że to my mamy najgorzej, a wszechświat zsyła na nas całe zło. Tylko że kiedy spojrzałbyś na swój majątek, to zapewne okazałoby się, że jesteś w 10% najlepiej zarabiających osób na świecie. Tak samo prawie 800 milionów ludzi na tej planecie nie ma dostępu do podstawowych usług wodnych. A przypominam, że w Polsce jest około 36 milionów. Perspektywa jest kluczem i warto patrzeć na rzeczy, kiedy wychodzimy poza swoje emocje. Nie wszystko, co widzisz, jest prawdą, tylko że niektórzy próbują ci wmówić inaczej. Możesz odrzucić większość śmieci, które niszczą twój umysł, i zwolnić sobie przestrzeń poprzez zrozumienie skali świata. Kontemplując nad nieskończonym czasem,
myśląc o szybkości, z jaką wszystko się zmienia, o części każdej rzeczy, wąskiej przestrzeni między naszymi narodzinami a śmiercią, nieskończonym czasie wcześniej i o równie nieograniczonym czasie, który następuje. Kolejny aspekt, który bardzo często się porusza, to kwestie ekonomiczne. Musisz zrozumieć dwie rzeczy. Po pierwsze, dopóki nie zaczniesz wnosić realnej wartości w życie ludzi, nadal będziesz narzekać na zarobki. Po drugie, jeżeli masz zły system wartości, zwiększenie zasobności portfela stanie się utrudnione. Wielu młodych zarabia kasę, żeby kupić drogą furę, ciuchy od designera, dzięki czemu czują się lepsi od reszty społeczeństwa. Ale pomnażanie majątku to jest gra, a nie sposób na leczenie kompleksów. Ja pracuję czy inwestuję nie dlatego, że potrzebuję opływać w luksusach. Robię to po to, żeby zwiększać kapitał, dzięki któremu będę mógł zmieniać świat na jeszcze większą skalę. Na tym polega cała gra. Ostatnio natknąłem się na komentarz studenta, który napisał, że uczy się, ma pracę, a nie starcza mu na życie. To, że jesteś studentem, nie znaczy absolutnie nic. Mam dość kontrowersyjną teorię, bo uważam, że studia są dla ludzi bogatych. Gdyż dopiero jak masz pieniądze, możesz skupić się na przyjemnościach. A studia, sorry, ale są umileniem czasu. Nie chcę zabrzmieć, jakoby były bezwartościowe. Potrzebujemy ludzi na niektórych kierunkach, ale wiara w ten system i że to on cię uratuje, jest wysoce nierozsądną taktyką dla młodego człowieka. Osobiście znam ludzi, którzy robią doktoraty, ale nie dlatego, bo chcą mieć owy tytuł, ale po to, bo nie mają na siebie pomysłu. Nie wiedzą, jak zarobić więcej, więc oszukują się, że kolejny tytuł zmieni ich życie. Na marginesie, Polska to nie USA i tutaj zupełnie inaczej patrzy się na określone pozycje. Zaraz ktoś powie, skoro tak się wymądrzasz, to co w takim razie byś zrobił? Z chęcią przedstawię ci cały plan. Po pierwsze, zarabiał na wszystkim, czym się da, z naciskiem na mindset, że chce zmieniać życie innych na lepsze. To jest klucz. Gdy spojrzysz na najlepszych przedsiębiorców na świecie, to zawsze jest i będzie ich misja. Następnie zrobiłbym wszystko, żeby ograniczać bezwartościowe spotkania, wypady, odpulając znajomych, którzy nie wnoszą żadnej wartości w moje życie. Jeżeli chcesz prowadzić lifestyle, jakiego pragniesz, musisz zamknąć się w pokoju i pracować, gdy nikt cię nie wspiera. Po trzecie, dopóki nie zbudujesz odpowiedniego sposobu myślenia oraz ugruntowanej pozycji w biznesie czy pracy, nie pakowałbym się w żadne relacje damsko-męskie, no chyba, że twój partner jest bardzo wyrozumiały. Związek to wyrzeczenia, wypady, wspólne spędzanie czasu, a ty na razie go nie masz. Po czwarte, dywersyfikowałbym się majątkowo z naciskiem na to, że rzeczy mają mi generować stały cashflow. Czyli każde wolne oszczędności, które zarabiasz, przeznaczasz na swoją przyszłość. Uważam, że ludzie w wieku od 20 do 30 lat powinni dużo ryzykować i nie bawić się w oszczędzanie. To jest moment, w którym należy zmierzyć się z dzikim zwierzęciem, jakim jest rynek. Oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna, a jedynie moje przemyślenia, dlatego zrobisz jak zechcesz. Ja, rozbudowując swoje imperium, staram się unikać rzeczy o niskim ROI. To znaczy nie interesuje mnie złoto, srebro i rzeczy, które mają podtrzymywać wartość mojego majątku. To rzeczy dla ludzi, którzy szukają balansu albo dużych chłopców z wolnymi 10 milionami. Ja chcę co miesiąc generować przychód, który pozwoli mi opłacić koszty firmowe, programy, podwykonawców, bo dzięki temu na większą skalę rozwijam swoje przedsięwzięcia. Jakie rzeczy wybieram? Myślę, że to temat na osobny odcinek, ale gdybym miał poradzić sobie jedno miejsce inwestycji poza działalnością biznesową, to wybrałbym amerykańską giełdę. A na niej dobre rejty oraz niezatapialne spółki, które nieprzerwanie od 25 lat wypłacają dywidendę. Jeżeli to cię interesuje, daj znać w komentarzu, to pomyślimy nad jakimś osobnym wideo. I ostatnia rzecz, która jest powiązana z tym tematem, a którą zauważam u Gen Z, to problem z etyką pracy. Jeżeli mówisz, że czym się zajmiesz, dowieź temat do końca. Ja na przykład boję się powierzyć zadania ludziom w moim wieku, bo praktycznie zawsze kończy się to tym, że albo coś im wypadło, albo źle się czują, albo utopiła im się złota rybka w toalecie. Tak między nami, nikogo to nie interesuje. W przestrzeni internetowej broni się takiego zachowania, mówiąc, że to dobrze. Młodzi ludzie mają swoje zdanie, bo nie chce im się harować dla pana Areczka. Ale w momencie, gdy podjąłeś jakąś odpowiedzialność, wypełnij zadanie, a potem zrezygnuj. I to nie chodzi nawet już o innych, ale o to, że stajesz w obliczu problemu, gdy przychodzi na to czas. Nie kiedy ci się chce, ale kiedy jesteś zmęczony, pada deszcz, czy nie sprzyjają ci gwiazdy na niebie. Tak budujesz siłę. Przeszkody pokazują, kim tak naprawdę są ludzie. Dlatego gdy dotknie cię trudność, pamiętaj, że Bóg, niczym trener zapaśników, dobrał ci szorstkiego młodzieńca. Dlaczego? Abyś został zdobywcą olimpijskim, ale nie da się tego osiągnąć bez potu. To największy mit na temat związków, jaki istnieje w przestrzeni publicznej. Klikaj tutaj, żeby dowiedzieć się więcej.